Siemaneczko wszystkim panowie. Mamy ładną pogodę. Trochę śniegu. Ale jest ładnie przejrzyście. Robimy lot na 5 km, 25 sztuk. Moje stare murzyny. Cztery moje stare koczki. Jadę wywieźć na 5 km. Zobaczymy jak to poleci. Pogodę mają ładną, bezwietrzną. Mam nadzieję, że kubuś nie uderzy. Także ładuję to. Ładuję to panowie i jadę to wywieźć na piąteczkę. Zobaczymy. Także pauzujemy, dogramy coś na miejscu. Weźmy panowie na miejscu. Miejscowość Kąpiewo, gołębie już stąd leciały. Tam mamy zwierzno. Dosłownie jest kilometr. Gołąbki zapakowane. Zaraz je tu otworzę. Godzinę mamy panowie 12:36. Pogoda jest dosyć. Jakieś chmurki tam się trafiają, ale tyle to jest nic. Zobaczymy co one dzisiaj pokażą. Także nie będziemy tu przeciągać. 25 gołębi jest załadowanych. 21 murzynów, 4 koki. Także otwieram. I rura. Lot to lot, panowie, nie ma. Trzeba pracować. Mało, bo mało. 25 gołąbków. Ale to nie o to chodzi. Miały się przelecieć. To się przelecą. Dawno lotów nie robiły. Tutaj są. Ale się trochę podniosą. Zaraz dogramy. Tam panowie są. Nie wiem, gdzie będzie widać. Przybliżę. Ale nie mogę ich złapać. Pracują, tylko nie wiem, czy nie mogę ich uchwycić. Słońce jeszcze mi tu świeci w gały. Także tam gdzieś pracują. Widzę, zaczynają kierunek łapać. Jeden odbił. Poszedł w dobrym kierunku, te wróciły. Nie wiem, czy je będzie widać. Może i będzie, ale ja w ekranie i tak nic nie widzę, to tak nagrywam na pałę, jak to mówią. Ładnie się podniosły. Dobra, panowie. Godzina jest za 20, 3 minuty pracują. Gdzieś latają. Dobra, pozdrawiamy. Jedziemy, będziemy patrzeć. 25 gołąbków puszczone. Będziemy patrzeć, jak to pracuje. Jestem, kontynuujemy dalej, panowie. Mamy godzinę. Dochodzi za 15, 8 minut. Gołębie są w powietrzu. Także czekamy. Czekamy na gołąbki. Na razie nic nie widać. Jedno drzewko wyciąłem, teraz troszkę jest lepszy widok, bo mi zasłaniało. To musiałem je obciąć. Także na razie nic nie widać. Czyściutkie niebo. Słoneczko trochę zaszło za chmurę, ale to... Dobra, panowie, czekamy. Jak coś przyjdzie, na pewno coś tutaj zaraz będziemy dogrywać, ale jak na razie. Cisza, spokój. 8 minut gołębie w powietrzu, także. Dobra, pozdrawiamy. Dochodzi za 10. Panowie, nic nie ma. Gołębiaków jeszcze nie widać. Cisza, spokój.
Idziemy patrzeć, coś może dojdzie. Maluchy siedzą. Przywiozłem jednego meweczka samca. O, tam siedzi u góry. Pomiędzy jasnym a staluszkiem. Jeszcze jednego samca mi brakuje, muszę dokupić. Także. No i cisza, panowie, nie ma nic. Niebo czyste, a gołębi nie widać. Dobrze. Chodź, kochanie. A gdzie chcesz? Dobrze, dobra. Pauzujemy. Jak coś będzie widać, to będziemy dogrywać. Panowie, mamy godzinę 13, są gołębie, nie zdążyłem nagrać. Przyszły z innego kierunku. Teraz policzę, ile ich jest. 25 było wypuszczonych. 20 sztuk mamy, jeszcze 5 nam brakuje. Także szybki dosyć lot. 20 minut były w powietrzu. Miały takie dobre 5 km w linii prostej. Także zadowolony jestem. Jest godzina 13, gołębie się zameldowały. Brakuje jeszcze 5, ale to zaraz pewnie przyjdą. Także, dobra, puszczę te. Niech one wejdą. Przymknę, to będziemy widzieć, ile jeszcze brakuje. Także. Już, kochani, idę. Otworzę im. Panowie i panie. Gołębie wszystkie były na znakach. Moje stare ptaki. Chodź, 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 chodź. O, jest Budapeszt. Zeszedł. To jeszcze brakuje 4. Także. Ale z innego kierunku idą, niż były wypuszczone. Także udany locik. Dobra, czekamy jeszcze, panowie, na 4 gołąbki. Coś tam pewnie jeszcze dogramy. Niech skoczą wszystkie, zaraz zamknę. Mamy godzinę, panowie, 13:10. Zjeżdża murzyn. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tu go widziałem. Czyli brakuje nam jeszcze 3. Tutaj ta idzie, chodź. Jest murzynek. 13:10. Jest jeden stary mój samiec, panowie. Zaraz go tutaj otworzę, żeby wszedł. Widzę, się dobija. Skok zamknięty. Teraz tata otworzy. Chodź, mały, chodź, 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 malutki, chodź, 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 chodź. No chodź, 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 chodź. Także brakuje nam 3 gołębi. No to leci. 13:12, 10 pobył. Jak coś doleci, to zaraz będziemy dogrywać. Doleciał, panowie, jeszcze jeden murzynek. Samiczka. Aż 10 minut temu przyszła, ale nie mogłem nagrać. Także brakuje nam jeszcze tylko jednego gołębia i prawdopodobnie to tego ściemniacza, którego mam tu jednego takiego. Mi się wydaje, że jego nie ma, ale to później sprawdzę. Chodź, mała, chodź. Skoczyła. Także później zobaczę, ewentualnie dogram. Także lot udany, jednej sztuki brakuje. Dobra, panowie, później dogramy. Pozdro. Panowie, po locie brakuje jednego gołębia. Nie ma tylko tego ściemniacza, tak jak mówiłem. To był gołąb. Którego odzyskałem, tam co z niego są przed złapanego. On tak na lotach właśnie robi.
że przychodzi na drugi dzień albo jak mi się zachce. Także polam go, nie chcę, niech mi przychodzi. Także jajek jeszcze nie ma, dopiero widzę, się tam coś na gniazda noszą, także jeszcze trzeba poczekać chyba na jajka. Czerwone wyszwance się sparowały, same żółte muszę sparzyć. Marliny tu się też na jaja gonią, także tutaj prawie wszystko jest w parach. Zobaczymy. Dobra, krótki film z lotu, dany. Jednej sztuki brak, ale to tam nie przejmuje się. Także pozdrawiamy. Także dziękuję wam za komentarze, za lajki, za subskrypcję kanału. Także pozdro panowie, do następnego. Nie wiem panowie, co tu będzie widać, ale przybliżę. Przyszedł ściemniacz. Siedzi na wskoku. Godzina za 10:15. Zameldował się. Także jest 100%. Także lot bardzo udany. Pozdrawiamy panowie i do usłyszenia.